Dzień dobry, kochani. Dzisiaj zaczynamy trochę nietypowo, dlatego że w pionie postanowiłam, że mam ochotę cię trochę się pokręcić, poruszać. Nie mam ochoty na siedzenie, tak żeby nie trochę bardziej dynamicznie. Chciałam wam pokazać, zgodnie z waszą prośbą, moje prezenty urodzinowe, które dostałam w styczniu. 14 stycznia miałam urodziny, a jeszcze w grudniu wcześniej były święta, także w sumie połączę te dwie rzeczy, bo pokażę wam i świąteczne prezenty, i urodzinowe. Także zaczynamy. I zaczniemy, słuchajcie, od prezentów ode mnie dla mnie, czyli łącznie dwóch prezentów w tym roku. Pierwszy z nich to jest ta chusta Tousa, na którą trafiłam przez przypadek, nie planowałam jej kupić, ale zobaczyłam, weszłam, przepiękny ten kolor fioletowy, taki lila. Była przeceniona, kosztowała chyba niecałe 100 zł. Więc żyć nie umierać. No a ja w chustach się zakochałam, odkąd mam moją chustę Gucci, to w ogóle odkryłam chusty jako super dodatek, który robi wam stylizację. Tutaj tak się trochę zastanawiałam nad tym fioletem, czy to mi będzie pasować do wielu rzeczy, i powiem wam, że do bardzo wielu rzeczy mi pasuje. Czy jestem ubrana jakoś tak monochromatycznie, nawet na czarno, to też fajnie mi to rozbija tę całą czerń, którą mam od dołu do góry, ale też jak mam rzeczy bardzo kolorowe, na przykład jak założyłam sobie, mam taki sweter bardzo kolorowy, różowo, biało, czarny, pstrokaty, jak założyłam to, bardzo fajnie to ze sobą to połączenie grało, także jestem bardzo z niego zadowolona. Było też więcej kolorów, w ogóle kolory były odjechane, jeżeli chodzi o ten szal, bo był taki, oj, idzie kich, ciuch! Jeżeli chodzi o ten szal, to był też kolor taki róż neonowy, żółty neonowy, te takie dwa kolory mi się najbardziej wybiły. Jeszcze było kilka innych, ale właśnie były takie bardzo konkretne te kolory dla odważnych. Ten jedyny był taki stonowany, no i się w nim zakochałam. Szczególnie, że on jest taki, że czasem wygląda właśnie na lila, czasem wygląda bardziej na szary. Tutaj ten znaczek, te miśki są takie bardzo, bardzo delikatne, więc love, 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 love. I kolejny prezent ode mnie dla mnie to są te kolczyki. Przede wszystkim ten kolczyk agrafka, który tutaj widzicie. To jest Swarovski. Jezus, ile ja się na ten kolczyk napolowałam, żeby go dostać, bo był w pewnym momencie, oczywiście jak ja go zobaczyłam, odkryłam, bo był wykupiony już. Także musiałam się nabiegać, ale w końcu znalazłam go na Zalando. Także udało mi się go kupić i jestem zakochana. Już wam pokazuję, jak to wygląda na uchu. Tak wygląda ten kolczyk na uchu. Uważam, że wygląda kozacko, po prostu kozacko, nie wiem jak to inaczej nazwać. Cool, sztos, mega, mega taki jest rockowy, czyli tak właśnie jak ja to lubię. No i w zestawie był jeszcze drugi kolczyk, właśnie do kompletu, czyli, oj nie wiem czemu się obróciłam w tę stronę, czyli tutaj już taki zwykły i właśnie też bardzo mi się to podobał, ten trend, który już jakiś czas temu się pojawił, że właśnie jeden kolczyk jest inny, drugi jest inny, bardzo mi się to podoba, także dalej idę w tę stronę. No i ten kolczyk, dajcie znać jak wam się podoba, taki szalony. I słuchajcie, kolejny prezent, to już będą prezenty, które dostawałam od moich znajomych i rodziny, bo właśnie tylko te dwa prezenty, jakoś tak nie wiem, zazwyczaj na swoje urodziny szalałam i kupowałam strasznie dużo różnych rzeczy, miałam dużo marzeń, w tym roku nie miałam żadnych marzeń i tak naprawdę te dwa prezenty, które sobie kupiłam, to był jakiś totalny random przypadek i no nie wiem, nic takiego wielkiego. Pytacie mnie, czy chodzi mi po głowie jakaś torebka, jakiś kolejny zakup? Nic mi nie chodzi po głowie, nie wiem, jakoś te nowe kolekcje, nic mi się nie rzuca w oczy ostatnio od dłuższego czasu i mam poczucie takie, że te torebki, które kupiłam, to są te torebki, które chcę mieć i jakoś tak, nie wiem, ciężko mi się teraz znowu zakochać w kolejnych, także nie chodzi mi po głowie żadna torebka, a jak będzie chodzić, to oczywiście dam znać. Kolejny, słuchajcie, prezent jest taki śmieszny, nie wiem, czy się domyślicie po wyglądzie, o co tutaj może chodzić. W każdym razie, słuchajcie, ponieważ moi znajomi wiedzą, że uwielbiam popcorn i szczególnie jak oglądam jakiś film, to musi być popcorn, a ten popcorn z mikroweli, taki wiecie, zapakowany w papier, który się nadyma, nie jest najlepszą opcją, więc właśnie dostałam w prezencie taki silikonowy pojemnik. On jest jeszcze mokry, bo wczoraj go używałam, także przed chwilą go myłam tutaj do filmu. Wygląda jak taki cycek śmieszny. To w ogóle chyba się składa.
tak składa się. No teraz robiłam to nieudolnie, natomiast jeżeli właśnie macie mało miejsca, to możecie sobie to złożyć. W każdym razie to polega na tym, że po prostu dajecie sobie tutaj kapeczkę oliwy, wrzucacie sobie ziarna kukurydzy, wsadzacie do mikroweli na 1,5 minuty i macie swój świeży, zdrowy popcorn. No jest na pewno dużo zdrowsze niż te właśnie popcorny już takie robione w tych takich paczkach. Także z tego jestem zachwycona, oczywiście Wam to podlinkuję. Kolejny prezent to jest mata do jogi. Wiecie, że kocham jogę, że uprawiam jogę namiętnie i dostałam kolejną matę, także bardzo się cieszę, bo właśnie mam matę Jade Mat, bardzo dobrej firmy, rewelacyjna jest ta mata, pokazywałam Wam, taka fioletowa. Rewelacja. Teraz dostałam matę firmy Manduka. I to też jest bardzo znana marka właśnie, jeżeli chodzi o akcesoria do jogi. Właśnie słyną ze swoich mat i ich takim logo jest żaba. Także bardzo gruba jest też ta mata, bardzo ciężka, jeszcze cięższa niż tamta moja fioletowa. Już myślałam, że ta fioletowa jest ciężka. Także ćwiczy się na niej rewelacyjnie, bo nie ślizgam się zupełnie. No, powiedziałabym, że jest na równi z tą matą, którą Wam pokazywałam, którą już mam. Także jeżeli się zastanawiacie nad tym, jaką matę kupić, zarówno ta mata Mandugi, jak i Jade Mat są rewelacyjne. Nieco droższe niestety, ale warte swojej ceny. A tutaj jeden z moich ulubionych prezentów, które dostałam w tym roku od osoby, która chyba, no to jest jedna z osób, która zna mnie najlepiej na świecie i właśnie wybrała mi to. To jest coś, w czym chodzę praktycznie codziennie. No nie powinnam i też pewnie powinnam to trochę częściej prać, ale uwielbiam. To jest taka narzutka, nie wiem w sumie jak to nazwać, narzutka, sweterek z Victoria's Secret. One size. Ma tutaj kapturek, więc jest się w tym niezwykle cozy w ciągu dnia. Teraz wiemy wszyscy, że w domu trzeba siedzieć większość czasu. Jest zimno, a to jest takie milusie. Po prostu, nie wiem czy to widać dobrze, ale jest to milusieńkie, a do tego jeszcze ma kieszenie, więc w ogóle jak wygrać los na loterii. Kieszenie mięciutkie, cieplutkie, długie, nic nie wystaje, tyłek zakryty, nerki zakryte. No, jak się jest już spokojną 30-latką, to się takie rzeczy docenia. No i tutaj prezent, który pokazywałam Wam na Instagramie, bo mówiłam Wam, że mam co do niego bardzo duże wątpliwości i prosiłam Was o to, żebyście głosowali za tym, czy powinnam go zatrzymać, czy oddać, i na szczęście zagłosowaliście tak jak miałam nadzieję, że zagłosujecie, czyli uwaga, drumroll, że żebym oddała i oddam tę torebkę. Na szczęście osoba, która mi ją sprezentowała, nie ogląda mojego kanału i nie mówi po polsku, także dlatego jestem taka bezczelna i czuję się bezpiecznie i Wam o tym mówię, bo po prostu wiem, że nie ma szans, że to do niej dotrze. Natomiast właśnie tak jak widzicie, ten kto mnie na Insta nie śledzi, oj, coś ciemno się zrobiło. Kto mnie na Insta nie śledzi, ten nie wie, ale właśnie dostałam w prezencie tę torebkę Karoliny Herrery. Ona, nie wiem czy to widać, ale jest granatowa. No i to, co właśnie mi w niej przeszkadza, to jest niestety to logo, które jest bardzo przaśne, bardzo kolorowe. Mamy tutaj czerwień, biel, zieleń, żółć i niebieski. I niestety, ale kiedy na nią patrzę, to myślę o takich torebkach z bazarku. Niestety o podróbkach i jakichś takich Louis Vuittonach nie do końca prawdziwych. Także no miałam bardzo mieszane uczucia, ale wiecie jak to jest, jak się dostanie prezent od kogoś, jeszcze od kogoś ważnego, to tak się człowiek bije z myślami i stara się sam przekonać do tego prezentu, żeby go nie oddawać, to była potem głupia sprawa, że się w tej torebce nie chodzi i torebka nagle znikła, także no ale nic, faktycznie nie jest to, nie jestem to ja, nie kupiłabym jej sobie i wiem, że po prostu nie będę jej nosić, także do oddania. Kolejny prezent to jest ta bransoletka tutaj trzecia, najwyższa, czyli nie ta z misiami, tylko ta z takimi kryształkami. To słuchajcie, jest prezent od mojej kochanej mamy.
Ukochałam sobie tę bransoletkę. Mama znalazła ją w TK Maxie, więc pudełko już wrzuciłam, więc nie wiem, jaka to była marka, ale w każdym razie w TK Maxie można różne takie fajne perełki wyhaczyć. Ta bransoletka jest rewelacyjna, a jeszcze tutaj bardzo łatwo się zakłada, bo ma po prostu taki zacisk, więc spokojnie samemu można sobie ją założyć, ściągnąć. Pasuje do wszystkiego, więc noszę ją codziennie, nawet do dresów. Mam na tyle śmiałości, żeby ją sobie założyć, także bardzo, bardzo fajna rzecz. No moja mama ma talent do wyszukiwania perełek w TK Maxie i w ogóle we wszelkich możliwych sklepach. Zawsze znajdzie to, co jest najfajniejsze, najciekawsze, także ten prezent jest mega. I słuchajcie, jeszcze jeden prezent do jogi to jest skarpeta taka pięciopalczasta. Starałam się, jak wam to pokazać najlepiej. O! Taka skarpeta, a tutaj jeszcze ma takie ABS-y, żeby się nie poślizgnąć, się wywrócić. Bardzo fajna sprawa. Niestety zgubiłam gdzieś drugą, także pokazuję wam tylko jedną, bo tylko jedną na razie mam. Drugą gdzieś posiałam. Oczywiście jak to skarpetka, jedna musiała się zgubić, jedna jest. Ale używałam ją już wiele razy. Co prawda nie do jogi. Wiem, że dużo osób uprawia jogę w tych skarpetach, ale ja jednak wolę uprawiać jogę tak kompletnie na bosaka. Także w tym po prostu chodzę sobie po domu i jest to bardzo przyjemne uczucie. Także jeżeli chodzi o chodzenie po domu, to polecam. O jogę, na jogę tak, no nie wiem, co kto lubi. Ja wolę jednak na bosaka, ale te skarpetki to fajna sprawa. Chciałam je już przetestować od dłuższego czasu. Także cieszę się, że nie musiałam sobie ich sama kupować, tylko dostałam je właśnie w prezencie. I tu, słuchajcie, kolejna torebka. Tym razem marka Toes. Powiem wam, że też bym jej sobie pewnie sama nie kupiła, natomiast już odpowiada mi nieco bardziej niż tamta poprzednia. Ciekawe ma tutaj to zapięcie, takie, wiecie, ala trochę to wygląda jak śnieżynka. Ciekawy jest ten kolor, kształt właśnie jest taki, którego bym raczej sama sobie nie wybrała, ale zobaczymy, no może to zadziała. Postaram się ją nosić i zobaczymy, jak często będę po nią sięgać. Jest wykonana z takiej skóry bardzo, bardzo delikatnej, w sensie takim, że lśniącej, takiej glossy, więc na pewno każde zadrapanie będzie na niej widać i to bardzo szybko. No ale prezentuje się bardzo ciekawie, także dziękuję. Okej, i to już były wszystkie prezenty. Jak widzicie, to były dwie okazje. Kiedyś tych prezentów było multum u mnie i u mojej rodziny, ale powiem wam, że zarówno u mnie, jak i właśnie u moich rodziców, jak i u moich znajomych, w głowach nam się wszystkim tak poprzestawiało, że kupujemy mniej, kupujemy tańsze rzeczy, bo no, mamy takie poczucie, że trzeba teraz oszczędzać, bo nie wiadomo, co będzie. Na szczęście odpukać wszyscy mamy pracę i dobrze nam się ciągle wiedzie, natomiast nie znamy dnia ani godziny, także staramy się żyć rozsądnie. I tak wydaje mi się, że dużo było w sumie tych prezentów, chociaż tak jak mówię, że w porównaniu z innymi latami to może się wydawać trochę mniej. Ale tak jest jak najbardziej ok. Jestem zachwycona, wszystkie prezenty są super i dajcie znać, co wam się najbardziej podobało. Ja bardzo dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa!